Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. Podczas ostatniego naszego spotkania poruszyliśmy temat związany z istotą nieustannego żalu i powiedzieliśmy, na czym polega prawdziwy, nieustanny żal za grzechy. Dzisiaj poruszymy kwestię smutku w perspektywie przeżywania nieustannego żalu za grzechy. Dlatego teraz zapraszam wszystkich do wspólnego oglądania kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Czasami możemy odnieść wrażenie polegające na tym, że żal za grzechy jest prawdziwy tylko wtedy, gdy towarzyszą mu uczucia odpowiadające temu stanowi. Oczywiście takie podejście do tego zagadnienia jest błędne. Nieustanny żal za grzechy nie zawsze jest uczuciowy, dlatego też możemy powiedzieć, że jest bardziej stały, gdyż jest niezależny od przypływu uczuć, takich jak chociażby smutek po popełnieniu jakiegoś zła. Żal uczuciowy, podobnie jak uczuciowa pociecha, jest wielkim darem, którego wypada umiarkowanie pożądać i prosić Boga. Dlatego pamiętajmy, że w nieustannym żalu za grzechy uczucia są jedynie elementem towarzyszącym, a nie jego istotą. W drugim liście do Koryntian święty Paweł apostoł nas poucza, bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć, pisze święty Paweł apostoł. Możemy powiedzieć, że zasadniczo są dwa owoce smutku. Jeden będzie rodził życie poprzez nawrócenie serca, drugi zaś, powodując rozpacz, doprowadza człowieka na skraj przepaści, braku nadziei. Ten drugi rodzaj smutku jest pewną formą samoudręki. Zazwyczaj też płynie on z wygórowanych względów ludzkich. Ojcem jego jest grzech, a dziećmi nowe grzechy płynące z rozdrażnienia na siebie i na drugich. Obca jest mu wszelka ufność w Bogu, pomoc łaski czy poprawa życia. Zauważmy, że smutek tego świata tak wygląda w pierwszym swoim stadium w życiu konkretnego człowieka. Rodzi kolejne grzechy, nie potrafi zaufać Bogu, nie popycha człowieka w stronę nawrócenia, ale raczej duchowego zatracenia w postaci rozpaczy, a ta z kolei rodzi w człowieku stan niepokuty, który prowadzi duszę wprost na wieczne potępienie. Smutek, który rodzi życie, bywa dwojakiego rodzaju. Pierwszy występuje w okresie nawrócenia. Jest on gwałtowny, działa więcej na zewnątrz nas. Płonie taką żądzą zadość uczynienia za własne grzechy. Jest chciwy wręcz na umartwienia. Lęka się zbyt łatwego przebaczenia grzechów. Czuje się pożeranym łaknieniem cierpienia, które nie dość jest ugruntowane w duszy. Pali się do poświęceń, które są raczej odruchem emocjonalnym, aniżeli rzetelnym pragnieniem sprawiedliwości. Ten smutek z natury swojej szybko przemija. Jego zadaniem jest osiągnięcie pewnego celu, potem jego misja się kończy. Inaczej się rzecz przedstawia ze smutkiem drugiego rodzaju, który jest pożądany w
każdej chwili. Jego misja kończy się dopiero ze śmiercią. Jest on spokojny, nadprzyrodzony, rodzący miłość. Dlatego też odznacza się taką słodyczą i nie ma słów ostrych na ustach. Umie postępować ze sobą roztropnie, choć bez zbytecznej pobłażliwości. Jest pokorny i nie zniechęca się upadkami. Powiedzieliśmy wcześniej, że smutek tego świata prowadzi człowieka do przepaści potępienia. Jednak smutek wynikający z żalu nieustannego wykazuje wobec piekła bojaźń taką słabą, rzadką i tylko niekiedy występującą. Za to nie pozbywa się nigdy ani na chwilę, nawet podczas zachwyceń, pełnej uszanowania bojaźni niezbadanych sądów Boga. Przy bojaźni piekła jest możliwe posunięcie się do przesady, która nawet może przerodzić się w jakąś chorobę o podłożu psychicznym. Tymczasem nieustanny żal za grzechy pobudza do pobożności, skłania do modlitwy i nie przestaje być smutkiem, przynosi pewną pociechę. Jego żywiołem jest nadzieja, a całą ufność pokłada w Bogu. Moi drodzy, widzimy, że smutek może być zbawienny w życiu duchowym człowieka, o ile jest to smutek wynikający z żalu nieustannego za grzechy. Taki rodzaj smutku, który nie opiera się jedynie o doświadczenie emocjonalne, ale jego źródłem jest nadprzyrodzona łaska, powinien być przez nas szczególnie ceniony na drogach życia duchowego. Bo przecież rozwój duchowy to nic innego jak nieustanne zwracanie serca do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, jak również do subskrybowania kanału Katolickiej Telewizji Serbinów. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, to kliknijcie w dzwoneczek. Do zobaczenia już za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.